Codziennie pani przychodzi tutaj? Staram się. Jak tylko jadę do pracy, tak zawsze mam z tyłu głowy, żeby przyjechać ją odwiedzić. Dlaczego umarła? Ona chyba była po prostu za dobrym człowiekiem, żeby żyć na tym świecie, bo ja nie widzę innego wytłumaczenia. No jej po prostu nikt nie pomógł. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, kto jest ratownikiem medycznym, lekarzem, nie pomaga ludziom. W ciągu tygodnia i trochę uważam, że zniszczyli nam dziecko, no niestety. Jak się człowiek zgłasza do szpitala, to oczekuje pomocy. A tu znieczulica. Pan do kogo ma największy żal? Do lekarzy i do ratowników. Bo moim zdaniem to są ludzie z przypadku. Pani powiadomiła uwagę? Tak. Dlaczego? Uznałam, że trzeba tak zrobić i że wolą Ani w tej sytuacji byłoby, żeby znaleźć winnego tego, że dzisiaj nie ma jej z nami. A kto jest winny, jeśli pani śmierci? Na pewno winny jest każdy, kto nie udzielił jej pomocy. Ona nie prosiła o pomoc raz. Ona prosiła o pomoc kilkakrotnie. Historia 36-letniej Anny jest wyjątkowo szokująca. Trzy wizyty w dwóch szpitalach, dwie u lekarzy medycyny rodzinnej, trzykrotne wezwanie karetki – to wynik, o zgrozo, tygodniowych poszukiwań pomocy w polskiej służbie zdrowia. Jakie trzeba mieć objawy, żebyście państwo się zajęli pacjentem? To jest źle postawione pytanie. Pacjent, który przychodzi do szpitalnego oddziału ratunkowego, zgłasza swoje dolegliwości. W zależności od stanu klinicznego podejmowana jest decyzja, czy zostaje na obserwacji, czy zostaje skierowany na jakiś oddział w szpitalu. Jak często u was zdarzają się te przypadki, że trafia pacjent i nie dostaje diagnozy na dzień dobry? Rzadko. To dlaczego tak się stało w przypadku pani? Nie potrafię odpowiedzieć. Jedyną osobą, która tutaj udzielała tej porady, był ten pan ratownik. Czy jest możliwość, żebyśmy my z panem ratownikiem porozmawiali? Dlaczego tak się stało? No trudno mi, trzeba by się z nim skontaktować, natomiast no, nie wiem, czy zdecyduje na rozmowę. Pani Anna Duda nie dostała pomocy w waszej placówce. Dlaczego? Pani redaktor, ja kategorycznie zaprzeczam, że pani tutaj pacjentka nie dostała pomocy w tym szpitalu. Kobieta trzykrotnie szukała pomocy w szpitalach i tej pomocy nie dostała. No tutaj muszę się wstrzymać z taką odpowiedzią na to pytanie, bo właśnie te wszystkie czynności wyjaśniające mają na celu sprawdzić, czy nie doszło do złamania procedur medycznych w opiece nad tą pacjentką. To nie są tacy ludzie, którzy powinni leczyć czy pomagać. Według mnie lekarz to powinien być lekarz, a nie spychoterapia to była. Procedury kontra pacjent. W tygodniowej tułaczce od placówki do placówki, od lekarza do lekarza, Annie towarzyszyła rodzina, partner i przyjaciele. Ona sama telefonicznie relacjonowała znajomym swoje zmagania ze służbą zdrowia. Ogólnie byłam przed chwilą z Andzią na SOR-ze, ale mnie olali. Nie jestem w stanie określić, czy była tam 5-7 minut, ale na pewno nie dłużej. Gdy wyszła z ratownikiem, zapytała, co ma zrobić z tą kartą. Powiedział, że można wyrzucić, bo nie jest potrzebna. Ona została stamtąd, tak jak mówię, z pełną świadomością, dla mnie, według mnie, wyrzucona. Od początku czerwca stan zdrowia zaczął niepokoić panią Annę. Krwotoki, osłabienie, omdlenia, gorączka i wysypka. Po konsultacjach z lekarzem ginekologiem kobieta udała się po pomoc na SOR w Złotowie. Dlaczego nie została przyjęta do szpitala? 6 czerwca pani była w tak zwanym punkcie triażowym, punkcie segregacji szpitalnego oddziału ratunkowego i tam decyzję o odmowie przyjęcia podjął ratownik medyczny, osoba wykwalifikowana. Czyli nie widział jej lekarz, tylko widział ją ratownik. Tak, ratownik medyczny ma takie kompetencje. Jeśli ma wątpliwości, może poprosić lekarza, ale w tym wypadku tego nie zrobił, podjął osobiście decyzję. Czy postawił jakąś diagnozę? Nie. Na drugi dzień to było, że przyjechała tutaj do pani doktora i pani doktor jej dała pilne skierowanie do Piły na oddział ginekologiczny. Czyli na CITO takie? Na CITO. Ja jedę teraz do szpitala i nie wiem, czy mnie tam nie zostawią. Pani doktor mówi, że albo dadzą kroplówkę i odeślą, albo mnie zostawią, bo jak dalej spadnie ta hemoglobina, a może tak być, to musieli przetoczyć krew. I wtedy jej nie przyjęli do tego szpitala. Nie przyjęli, bo?
nie przyjęli, no bo stwierdzili, że ma się zgłosić do ginekologa na badanie hormonów. Panie dyrektorze, przychodzi pacjentka z krwawieniem, z omdleniami, z gorączką. Czy to nie jest taki sygnał, że należałoby jej pomóc? Trudno mi się odnosić do decyzji lekarza, specjalisty. Był to lekarz z wieloletnim doświadczeniem i po przebadaniu pacjentki doszedł do wniosku, i w tej materii jest tutaj niezawisły w podejmowaniu takiej decyzji, że pacjentka nie kwalifikuje się na przyjęcie na oddział. Przyszedł lekarz z ryjem w ogóle do mnie, co ja tutaj robię i co ja tu chcę. Zbadał mnie, stwierdził, że jest wszystko okej. I że mam sobie poszukać tam ginekologa czy coś tam, nie? Że mam sobie hormony ustawić. 8 oni znowu pojechali do Piły na SOR, bo ona w ogóle dostała jakąś wysypkę na buzi. Więc pojechali z powrotem, no to dali jej skierowanie do alergologa. Ten alergolog jakieś różne rzeczy przepisał, bo wyglądam mordę, mam jak truskawka.